Porze Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W najbliższych dniach prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie wrześniowego referendum. Prawo i Sprawiedliwość chce jego poszerzenia o 3 dodatkowe pytania dotyczące obniżenia wieku emerytalnego, posyłania 6-latków do szkół oraz ochrony lasów państwowych przed prywatyzacją. Ludowcy z kolei chcą całkowitego wycofania referendum. Za 3 tygodnie przy urnach będziemy odpowiadać na 3 pytania dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, finansowania partii z budżetu państwa i rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika. Niewykluczone jednak, że na kartach do głosowania pojawią się kolejne 3 pytania dotyczące obniżenia wieku emerytalnego, posyłania 6-latków do szkół oraz ochrony lasów państwowych przed prywatyzacją. Są opinie wybitnych ekspertów, konstytucjonalistów, którzy twierdzą, że takie dopisanie pytań do referendum ogłoszonego przez pana jeszcze poprzedniego prezydenta Komorowskiego jest możliwe. Byłoby dziwne nieskorzystanie z takiej sposobności, skoro już i tak musimy wydać 100 milionów złotych jako państwo na organizowanie referendum, to lepiej zapytać o takie sprawy, które leżą na sercu milionom Polaków. Tym bardziej, że pod różnymi inicjatywami obywatelskimi wnioskującymi o referenda w tych sprawach zebrano 6 milionów podpisów. Tymczasem kilka dni temu nieoczekiwany apel do prezydenta wystosowali ludowcy. Jeszcze raz apeluję do pana prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie się z referendum. 6 września nie musimy iść do referendum, na które wydamy ponad 100 milionów złotych. To referendum możemy i jego pytania rozstrzygnąć w głosowaniu 25 października. Premier Ewa Kopacz twierdzi, że do zarządzonego na 6 września referendum nie można dopisać kolejnych pytań. Jej zdaniem nie można go także odwołać. Platforma Obywatelska ma także złożyć wniosek do prokuratury w sprawie rzekomego naruszenia przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o spot z Beatą Szydło, kandydatką PiSu na premiera. Według Platformy Obywatelskiej spot został opisany jako element kampanii przed referendum, a nie ma z nią żadnego związku. Ta operacja Platformy Obywatelskiej, bardzo PR-owska, obliczona na odwrócenie sytuacji i robienie zamieszania i zasypywanie prokuratury zupełnie niepotrzebnymi zawiadomieniami, pokazuje na to, że intencje w tych 3 fundamentalnych sprawach, jeśli idzie o Platformę Obywatelską, nie są czyste. Także dziś Prawo i Sprawiedliwość złoży zawiadomienie do prokuratury w sprawie nielegalnego prowadzenia kampanii wyborczej przez rząd Ewy Kopacz. Chodzi między innymi o billboardy i plakaty, które pojawiły się na ulicach dużych miast przed rozpoczęciem kampanii, a które według partii promują wizerunek premier Kopacz. Czy Polakom grozi widmo wprowadzenia kolejnego podatku? Obecne opodatkowanie nieruchomości może zastąpić podatek katastralny. I choć zgodnie z jego założeniem najwięcej zapłacą ci, których mieszkania są sporo warte, prawdopodobnie wszyscy dostaną po kieszeniach. Pieniędzy w budżecie państwa brakuje, a gdy są braki, trzeba szukać ich wypełnienia. W ten sposób ponownie w Polsce powróciła kwestia wprowadzenia podatku katastralnego. Polega on na tym, że właściciel nieruchomości wpłaca do budżetu państwa określony procent wartości swojego mieszkania. Taki podatek powoduje, że nieruchomości bardziej rentowne, nieruchomości, które zwykle pełnią funkcje komercyjne, będą opodatkowane mocniej niż nieruchomości znajdujące się poza centrami miast, które zwykle pełnią rolę mieszkalną. Mówi ekonomista Marek Steinhoff. Nie oznacza to jednak, że wszyscy mieszkańcy na obrzeżach zapłacą mniej. Jeżeli bowiem stawka procentowa będzie stała, a rząd nie przewidzi żadnych ulg, łatwo obliczyć, że nawet 1% wartości nieruchomości to horrendalne kwoty. Jednak choć dyskusja trwa, nikt nie mówi o szczegółach. I tego Polacy obawiają się najbardziej. Tu za dużo niewiadomych, brak konkretnego celu, propozycji ostatecznego rozwiązania i tak naprawdę nie wiemy, co nas może spotkać. Wprowadzenie podatku katastralnego może oznaczać, że każda inwestycja we własny dom to wyższe podatki. Doprowadzenie do stanu użyteczności zaniedbanej nieruchomości uruchomi urzędniczą procedurę naliczania wyższej daniny na rzecz państwa. Nałożenie kolejnego nowego podatku, jakim jest katastralny, przez rządy Platformy Obywatelskiej dogłębnie uderzy w kieszeń każdego Polaka. Wielu z nas będzie musiało zamienić swoje mieszkania na mniejsze. Wskazuje Mateusz Liszka, radny Rady Powiatu w Olkuszu. Zwolennicy podatku katastralnego mówią, że to głównie osoby zamożne będą płaciły znacznie więcej za swoje nieruchomości.
Ale 1% wartości mieszkania w skali roku może oznaczać konieczność zapłaty nawet kilku tysięcy złotych. Podatek katastralny w tej formie, gdy płaci się go od wartości posiadanego majątku, będzie podatkiem katastrofalnym. Uderzy przede wszystkim w najbiedniejszą część społeczeństwa polskiego, doprowadzając tym samym wiele polskich rodzin do nędzy. Wszystko wskazuje jednak na to, że w obliczu wyborów parlamentarnych Platforma Obywatelska do spółki z Polskim Stronnictwem Ludowym nie zdecyduje się na tak drastyczne zmiany. W Radomiu i okolicach odbędą się dziś uroczystości związane z rocznicą tragicznej śmierci księdza Romana Kotlarza 39 lat temu, po tym jak został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy bezpieki, zasłabł, a w wyniku poniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. Uroczystości jak co roku rozpoczyna msza święta w Koniemłotach koło Staszowa. Wierni będą się modlić o rychłą beatyfikację męczennika radomskiego czerwca 76 roku. Ksiądz Roman Kotlarz zmarł 18 sierpnia 1976 roku z powodu obrażeń odniesionych w wyniku pobicia przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Ksiądz Roman był systematycznie katowany przez funkcjonariuszy SB od połowy lipca 76 roku. Władze, chcąc zastraszyć kapłana, wzywały go na przesłuchania, które prowadzili funkcjonariusze SB. Zastosowano wobec niego także areszt domowy. Musiał co dwa dni meldować się na komisariacie Milicji Obywatelskiej. Został poddany ścisłej inwigilacji. Od połowy lipca 1976 roku był kilkakrotnie pobity na plebanii przez nieznanych sprawców. Podczas sprawowanej mszy świętej w dniu wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 1976 roku zasłabł i stracił przytomność. Zmarł trzy dni później w szpitalu w Krychnowicach. Bezpośrednią przyczyną śmierci księdza Romana Kotlarza były obrażenia odniesione podczas pobicia przez funkcjonariuszy SB. Sympatycy Narodowych Sił Zbrojnych pielgrzymowali wczoraj do Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. W pielgrzymce uczestniczyli także kombatanci oraz ich rodziny. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie to kolejny punkt na mapie pielgrzymek sympatyków Narodowych Sił Zbrojnych. Dotychczas pielgrzymowaliśmy do Kałkowa Godowa. W zeszłym roku pielgrzymowaliśmy do Pilzna i do Holiszowa. W tej chwili jesteśmy w tej bazylice, dlatego że tymi śladami, tymi drogami szła Brygada Świętokrzyska, której pamięć i dokonania kultywujemy. Wczorajsza pielgrzymka była upamiętnieniem 70. rocznicy Marszu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych na Zachód i wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie w Czechach. Ten ich oddział jest związany z Dolnym Śląskiem. Oni pokazali, że można ratować nie tylko Polaków, ale tak samo ratowali Żydów na terenie Czech i tak samo wyzwolili 1000 kobiet z obozu tutaj niedalekich Czechach w czasie z obozu hitlerowskiego, niemieckiego koncentracyjnego. Brygada rozpoczęła swój marsz na zachód po ruszeniu frontu wschodniego. Szlak Brygady Świętokrzyskiej prowadził między innymi okolicami Krzeszowa i Kamiennej Góry. Marsz zakończył się 7 maja 1945 roku w Czechach, gdzie polscy żołnierze połączyli się z 2. Dywizją Piechoty Amerykańskiej Indian Head, znajdującej się pod dowództwem generała George'a Pattona. Przekazywanie z pokolenia na pokolenie przede wszystkim prawdziwej historii, tradycji naszej polskiej, pamięć o naszych poległych, którzy walczyli za naszą wolność. Jak co roku w pielgrzymce uczestniczyli kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych, ich rodziny oraz przyjaciele i sympatycy NSZ. Obecny był także między innymi pułkownik Jan Podchorski, pseudonim Zygzak, żołnierz Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych i AK Głuszec-Grójec. Chwała młodzieży, bo to jest ciekawe nawet zjawisko, że poprzez grupy rekonstrukcyjne, które młodzieży zastępują kije bejsbolowe, kibiców nieraz niesfornych tej grupy. Piękne są nasze lasy, pola, łąki. I utrwalają grupy rekonstrukcyjne, przywracają obraz swoim obrazem, swoim działaniem, swoimi pokazami historię.
uczą trochę historii, której w szkołach nie uczą. W programie pielgrzymki znalazły się również prelekcje historyczne oraz prezentacje sprzętu i umundurowania przygotowane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej NSZ. Chcę dziecku pokazać prawdziwą Polskę, taką jaką ona jest, taką jaką ona była i taką mam nadzieję pozostanie. I na zakończenie przenosimy się do Brazylii. Przeciwnicy prezydent Dilmy Rousseff zgromadzili się na ulicach w 16 z 27 stanów kraju, by żądać jej ustąpienia w związku z wykryciem wielkiej afery korupcyjnej w Petrobrasie. W protestach wzięło udział 200 tysięcy osób, w samej stolicy 25 tysięcy. Demonstracje w Brazylii były przede wszystkim wyrazem sprzeciwu wobec korupcji, jaka panuje w kraju. Ludzie chcą dobrego rządu. Nikt z nas nie jest w stanie wytrzymać obecnego sposobu rządzenia. Wszystkie klasy społeczne cierpią w tym kraju. Jesteśmy tu po to, aby zaprotestować przeciwko obecnej polityce rządu, przeciwko szerzącej się korupcji. Jesteśmy oburzeni tą sytuacją, domagamy się prawdziwych zmian i kresu tego skorumpowanego rządu. Tysiące Brazylijczyków wyszło wczoraj na ulicę, domagając się ustąpienia obecnej prezydent. Jestem tu, ponieważ wierzę, że razem możemy coś zmienić. Chcemy odsunąć partię pracujących od władzy. Chcemy prawdziwej Brazylii z powrotem. Chcę pokazać moim dzieciom, że muszą walczyć o to i wierzyć, że lepsza Brazylia powróci. Brazylia bez Rousseff. To trudny czas dla brazylijskiej polityki. Ten rząd przede wszystkim przez korupcję nie ma wiarygodności, a to niszczy nasz kraj i to jest bardzo smutne. Myślę, że prezydent jest częścią tego wszystkiego. To, czego chcę, to lepszej Brazylii. Chcę, by Brazylijczycy dokonali lepszego wyboru w następnym głosowaniu, ponieważ nie ma możliwości kontynuowania obecnego rządu. Notowania obecnej prezydent, wybranej pod koniec ubiegłego roku na drugą kadencję, spadły w najnowszych sondażach po ogłoszeniu listy 50 skorumpowanych polityków do poziomu 8%. Brazylijski Sąd Najwyższy ma się wypowiedzieć, czy w jej kampanii prezydenckiej odegrały jakąś rolę pieniądze pochodzące z afery łapówkowej Petrobrasu, która kosztowała Brazylijczyków 2 miliardy dolarów. Gdyby tak było, możliwe stałoby się anulowanie wyborów z 2014 roku i rozpisanie nowych. Rząd centrolewicowej Partii Pracujących i partie polityczne, którego popierają, twierdzą, że próby usunięcia pani Rousseffi zmierzają do przeprowadzenia swego rodzaju zamachu stanu. Brazylijska Partia Pracujących zapowiedziała na czwartek zwołanie kilku demonstracji w obronie pani prezydent. A kolejne wydanie informacji dnia tuż po modlitwie Anioł Pański. Czekam na Państwa i do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy prognozę pogody. W naszym kraju nadal słonecznie i przeważnie bez opadów. Te wystąpią jedynie na zachodzie. Nieco chłodniej, od 25 stopni Celsjusza na Podlasiu do 32 na Dolnym Śląsku. Wiatr silny ze wschodu. Niewielki wzrost ciśnienia. Na barometrach w Warszawie około 1015 hektopaskali. I na koniec jeszcze więcej szczegółów. Zapraszam. Thank you.